Jeremiasz bardzo dramatycznie woła do Pana Boga: nie zrywaj przymierza z nami. Nie zrywaj, ponieważ zerwanie przymierza powoduje naszą klęskę. Powoduje to, że są mieczem pobici, jest głód w miastach, jest kompromitacja elit, które miały być pierwszą gardą naszego narodu. Jeremiasz błaga Boga, żeby nie rezygnował z przymierza z człowiekiem. Myślę, że brak naszej gotowości do podtrzymywania przymierza z Panem Bogiem powoduje szereg klęsk, w które wchodzimy bardzo świadomie. Co więcej, potrafimy nazywać te klęski kontekstem naszego życia, potrafimy do klęsk się przyzwyczajać. Jeremiasz mówi: bez Pana Boga nie jesteśmy w stanie zbudować niczego pozytywnego. Dlatego za Jeremiaszem powtórzmy: Panie, nie zrywaj swojego przymierza z nami.